stolik kawowy z dwóch tanich doniczek i starego blatu w kilku prostych krokach. Całkowity koszt wykonania około 50 zł. Witam na kanale Ivo Adventures, zrób to sam i dzisiaj zrobimy stolik kawowy z doniczek. Do wykonania tego projektu potrzebujemy dwóch najtańszych doniczek starego blatu. Ja akurat mam fajny bambusowy z odzysku. Niezbędny też będzie klej, którym skleimy obie doniczki tyłami do siebie. Kleju możecie użyć wszelkiego rodzaju, albo kleju do wszystkich powierzchni, albo kleju takiego wyciskanego jak silikon. Jak już skleimy doniczki, to będą potrzebne rękawiczki, ponieważ będziemy tynkować całą podstawę naszego stolika. Wszystko wydaje się być proste i proste będzie, więc rozpoczynamy cały nasz proces. Pierwszą doniczkę stawiamy do góry nogami i nakładamy na jej podstawę klej. Ja nakładam taką ilość i później to jeszcze troszkę rozsmarowuję. To jest klej do wszystkich powierzchni, jego czas schnięcia to około 24 godziny, więc po sklejeniu dwóch egzemplarzy będę musiała chwilkę poczekać. Układamy dwie doniczki tyłem do siebie tak, żeby wszystko było równiutkie. Przyciskamy, trzymamy przez jakiś czas i pozostawiamy do schnięcia. W tym czasie otwieramy gładź szpachlową. To już jest gotowa mieszanka. Bardzo fajna, idealna konsystencja, więc wzięłam szpachelkę, pomieszałam całość i niebawem będę nakładała na moje dwie doniczki. Żeby idealnie przymontować blat do mojej otwartej doniczki i żeby powierzchnia styku była większa, użyję do tego celu jednej starej deski. Na długość mojej doniczki obetnę ją przy pomocy zwykłej piłki, to będzie bardzo łatwe. Długość tej deski musi być taka, żeby weszła do mojego środka. Odmierzam tę długość również na mojej deseczce. Zaznaczam oczywiście dokładnie linię cięcia, u mnie to jest 28 cm akurat. I zwykłą piłką będę sobie odcinała ten fragment. Zawsze dobrze dodać sobie coś takiego, bo sama krawędź doniczki to zbyt mała powierzchnia, żeby klejem po prostu złapać taki duży blat. Przepiłowanie było dziecinnie proste, nawet prostsze niż się tego spodziewałam. Przymierzę teraz, czy wszystko pasuje i czy ta deseczka wejdzie. Musi wejść dosłownie na samej krawędzi. Jest idealnie, więc teraz wkrętami przywiercę ją do mojej donicy. Doniczka jest tania, plastikowa, ten plastik leciutko jest właśnie podatny, więc bez problemu moje wkręty przejdą przez plastik, nie uszkadzając kompletnie doniczki, bez obaw, że na przykład pęknie. Dwa wkręty, jeden z jednej strony. Ja używam akurat wkrętarki bezprzewodowej, bo jest bardzo wygodna i w każdych warunkach można z niej korzystać. A drugi wkręt z drugiej strony. Teraz moja krawędź doniczki jest wzbogacona o całą powierzchnię tej listwy. Więc jak będę nakładała klej, to będzie naprawdę sporo tego kleju i będzie naprawdę mocno to trzymać. Teraz pokazuję proces nakładania mojego kleju. To klej w stylu mamut. Bardzo fajna mieszanka do bardzo różnych powierzchni i naprawdę trzyma niesamowicie. Czas zatem odwrócić mój blat i przykleić go do całej konstrukcji. Żeby zrobić to idealnie, zrobię to tak, że blat położę na moim stole i to właśnie tą podstawą będę celowała środek mojego stołu. Jak już będzie idealnie, przyciskam i również odstawiam na 24 godziny, żeby to wyschło idealnie. Klej wiąże naprawdę fajnie, więc bez obaw ten stolik będzie bardzo, bardzo mocny. Po 24 godzinach nakładam gładź szpachlową. Ta mieszanka jest jak budyń i to zadanie bardzo przypomina tynkowanie tortu. Jeśli nie masz szpachelki, a masz rękawiczki, możesz zrobić to rękoma. Ta powierzchnia nie musi być idealnie gładka, możesz nadać jej dowolną strukturę. Żeby nie pobrudzić sobie blatu spod spodu, papierową taśmą wykleję sobie ten fragment, który styka się z moją deską. To zaoszczędzi wiele czasu na skrobanie i doczyszczanie później tego drewna.
staram się to robić w miarę dokładnie. Ja zrobiłam kilka okrążeń tą taśmą. Teraz już dużo swobodniej mogę nakładać moją kładź szpachlową. Nakładam najpierw warstwę taką około 5 mm na całą powierzchnię dookoła. Oczywiście w miejscach zagięcia lub łączenia do nic będę musiała zrobić cieńszą warstwę. Wszystkie szczeliny sobie uzupełnię. To naprawdę odprężające, odstresowujące zadanie, mówię Wam, musicie tego koniecznie spróbować. Ja akurat robiłam to na ogrodzie, więc moje warunki są idealne. Pogoda również sprzyjała, wszystko szybciutko wysychało i nie było czuć żadnych zapachów związanych z tą gładzią. Nałożenie pierwszej warstwy nie musi być bardzo dokładne. Po wyschnięciu pierwszej warstwy bez problemu możemy nałożyć drugą, a jeśli nie chcemy, to już malować tą pierwszą warstwę farbą. Ja proponuję jak zawsze malowanie farbą z mieszanką sody. Taka farba bardzo ładnie daje efekt takiego fajnego kamienia. Minął odpowiedni czas do wyschnięcia mojej mieszanki i zobaczcie, wszystko idealnie siedzi. Papierem ściernym leciutko przetrę wszystkie takie zadrapania i wystające elementy. A wszystko to, co leciutko prześwituje, nie martwię się tym, bo uzupełnię to sobie mieszanką już farby. Wygląda to naprawdę masywnie. Jeśli będziecie suszyć taką donicę na zewnątrz, pamiętajcie nie wystawiać tego na słońce. Przy bardzo mocnym słońcu może to naprawdę dobrze popękać. A tego oczywiście nie chcemy. Tak jak mówiłam, biorę moją ulubioną farbę i mieszam z sodą. Ja dodaję sody akurat tyle, żeby farba była dalej płynna, ale żeby miała taką strukturę lekkiego piaseczku, takiego ziarna. Zwykłą sodę możesz kupić w każdym sklepie, a jeśli planujesz więcej dekoracji do Twojego ogrodu lub mieszkania, to kup sobie większe opakowanie. Mieszamy, mieszamy do uzyskania pożądanej konsystencji. Konsystencja takiego budyniu z drobinkami, wiecie o co chodzi. I nakładamy miejsce w miejsce tą naszą mieszankę. Zobaczcie, jaki to dodaje efekt. Nie dość, że donice wyglądają na naprawdę masywne, to jeszcze naniesiemy efekt ziarna. Malujemy tą farbą wszystko dookoła. Pokrywamy wszystkie nasze prześwity. U mnie farba bardzo szybko schnie, ponieważ robię to na zewnątrz. Możesz to zrobić też na tarasie. Jeśli braknie Ci farby, bez problemu możesz sobie domieszać kolejną porcję. A po skończeniu pracy pamiętaj umyć od razu pędzelek. Posłuży Ci wtedy do kolejnych dekoracji. Ja naniosłam jedną grubą warstwę farby i wystarczyło, żeby pokryć wszystkie braki. Zobaczcie w tym miejscu, jak moja taśma uchroniła drewno. Jest bardzo dużo miejsc, gdzie spadła mi gładź szpachlowa i trochę miejsc, gdzie kapnęłam farbą. Jak już skończymy malowanie, możemy delikatnie i powoli zdjąć taśmę. Te miejsca, które są leciutko białe, wymyję bez problemu gąbeczką z wodą. Zarówno farba, jak i gładź szpachlowa zmywa się wodą. Jeszcze ostatnie spojrzenie, czy wszystko jest ładnie pokryte. I nasz stolik kawowy z dwóch doniczek jest już gotowy. Trzymajcie się, czas na efekt. 3, 2, 1. Wyszło nawet lepiej niż się tego spodziewałam. Stolik z dwóch doniczek za 8 zł, starego blatu. Jest gotowy i będzie służył teraz przez lata. Pokrycie go gładzią szpachlową lekko go dociążyło, więc jest bardzo stabilny. Możesz go ulokować w salonie albo na tarasie. A jeśli użyjesz mniejszego blatu, może to być nawet stolik, który będzie przy łóżku w sypialni.
To co, do dzieła, zaobserwuj mnie po więcej, daj komentarz, czy zrobisz taki sobie stolik, a ja zapraszam Cię na więcej bardzo fajnych tanich przeróbek i filmów do it yourself. Bye!